Siemanko, siemanko, jestem Vertes i witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher w serii z modami. Tak właśnie, ostatnio sobie tutaj zebraliśmy parę rzeczy, teraz to polecę odnieść i słuchajcie, będzie tutaj pod tym odcinkiem jedna pewna akcja. Otóż słuchajcie, pod ostatnimi dwoma odcinkami, no niestety, ale nawet nie udało nam się wbić tutaj 1000 łapeczek w górę. Także seryjka, że tak powiem, z góry od razu stoi pod takim znakiem zapytania, co dalej, czy nagrywać dalej, czy nie nagrywać. Dlatego słuchajcie, w tym odcinku robimy pełną mobilizację i każdy, dosłownie każdy, kto ogląda ten film i ma konto tutaj na YouTubie, niech zostawi łapeczkę w górę. Jeśli będzie tutaj odpowiednio dużo łapek w górę, to jeszcze dzisiaj pojawi się kolejny odcinek ze Slime Rancher, tylko nie z tej serii, ale po prostu z Party Gordy, jako takie, wiecie, podziękowanie za to, że zostawiliście te łapeczki w górę. Także słuchajcie, ja tutaj obiecałem, a jak wiecie, jak obiecuję, to wszystko się później dzieje. Także takie coś ode mnie. No i dobra, jak pamiętacie ostatni odcinek, bądź nie pamiętacie, nazwałem go coś w stylu odpalamy cheaty czy coś takiego i was tam zapytałem, co sądzicie o tym, żeby tutaj wprowadzić dosyć hardkorowego moda, jakim jest mocne cheatowanie, czyli żeby sobie dodawać różne, przeróżne rzeczy. No i widziałem, o dziwo, że chcieliście, żebym dodał takiego moda, także naprawdę mega fajnie, także się troszeczkę tutaj bardziej pobawimy niż to zwykle się bawiliśmy. Także no, to mi się podoba, tak od razu, wow, z góry mówię, już zapomniałem, że mam grotę zablokowaną jeszcze. To się troszeczkę nadziałem, muszę przyznać. Także no, chcieliście, to wprowadzamy mod na cheaty, którymi możemy tutaj wszystko konfigurować. Oczywiście, jeśli chcecie też takiego moda na cheatowanie w Slime Rancher, to ostatnio zrobiłem właśnie o tym odcinek i jeśli rozwiniecie tutaj opis, to pod multimodem będzie tutaj link do tego filmu właśnie z tymi cheatami, gdzie tam mniej więcej potestowaliśmy, pokazałem, jak to wszystko działa i tak dalej, i tak dalej. I kot w kamerce, a raczej wielki jedyny ogon kota w kamerce. Tak, no to dobra, słuchajcie, możemy... Naprawdę Batman? A ci kurde, słuchaj. Już się przeraził, bo się na niego patrzę, a mi drapie firankę. No ciul? Ciul i ham i prostak, słuchajcie. Piszemy Batman ciul w komentarzu. No, ale dobra, nieważne, słuchajcie. Najbardziej w tej serii mi zależało, żeby tego moda wprowadzić, żeby klub ulepszyć na maksa, bo jak wiecie, z klubem jest coś takiego, że już wam pokazuję, że na każdy kolejny level trzeba wydać trochę pieniędzy, a jak wiecie, ja ten klub zrobiłem już kiedyś w serii na maksa, tamtą serię, jak pamiętacie, no niestety przez jednego moda, którego sobie wgrałem, bo chciałem mody potestować, to mi się cały safe rozsypał, że już no dosłownie się pobagował i się tam nic nie dał robić. Później właśnie w drugim sezonie też próbowałem z tym klubem później walczyć, no niestety na 20 którymś poziomie się zaciąłem, także teraz będzie jak najbardziej dobra opcja w serii z modami użyć moda na cheaty, żeby sobie ten klub na maksa ulepszyć, także jak najbardziej to zrobię i będę miał to z głowy, bo naprawdę to jest jedna z rzeczy, które przetrzymują w tych slajmach na długi, długi czas, także odpalam sobie tutaj SR Slime Rancher Cheat Menu i ja sobie tutaj grzecznie, jak mam 503 pieniążka, to sobie daję tutaj na maksa, ile ten mod oferuje i oczywiście nie ulepszymy, słuchajcie, mając, czekajcie, ile tutaj jest? A no prawie że milion, to i tak nie ulepszymy sobie, że tak powiem, całego tego klubu. O. Ale ulepszam tyle, ile mogę. I zawiesiliśmy się na 26 poziomie. Mogę z tego poziomu dodać pieniądze? Dodałem sobie. A czekajcie, tutaj. Wait, o jest myszka, dobra, już myślałem, że myszkę zepsułem. Dobra, kupujemy na maksa i mamy klub ulepszony na 28 poziom. Naprawdę mnie to cieszy, słuchajcie, naprawdę mnie to cieszy, że mam ten klub z głowy, bo to jest tutaj masakra. Także jak widzicie, już mamy tutaj wszelakie takie dodatki, jeśli chodzi o klub. Mamy tutaj ścieżki, mamy tutaj gadżeciarnie dla naszych slajmów, są dróżki, jest tutaj bramka, jest tam dalej ścieżka, nawet idzie tutaj, też idzie ścieżka, jak najbardziej, jest tutaj szczęśliwy slajmik. Bardzo fajnie, tutaj też już są fajniejsze ścieżki do naszego laboratorium. No i tutaj też mamy fajne ścieżki, fajnie to wygląda, jak to się właśnie ulepszy, także naprawdę bardzo mnie cieszy, że nie musiałem tego po raz kolejny robić, bo to jest tragedia. Naprawdę, nie ukrywam, to jest jedna z tych najgorszych rzeczy w Slime Rancher,
z tym klubem. No, powiem tak, naprawdę fajne rzeczy ten klub oferuje, jednak żeby go ulepszyć, raz okej, okay, raz można się tutaj bawić, ale później jak już wiedzieliście, odpalałem te nowe serie w slime'ach i to jeszcze raz się z tym męczyć, to jest naprawdę tragedia. Dobra, thank for your contribution, yes, yes, Chroma Pax, dokładnie tak, także bardzo fajnie, możemy sobie teraz też tutaj ulepszać kolorki wszystkiego, możemy tutaj sobie taki gold leaf zrobić na przykład, a czekajcie, bo ja nie poklikałem w końcu select, tutaj jak sobie zmieniłem te kolorki i mamy tutaj troszeczkę wszystko pozmieniane, jednak jako, że mam tę grę na Steamie i mam DLC-ka, który zresztą jest darmowy na Steamie, to ja sobie ustawię tutaj kolorki, że tak powiem, rubinowe, czyli po prostu coś, co mi się tutaj najbardziej podoba, bo to od razu tak fajniej, nowocześniej wszystko wygląda. Także nice. Dobra, jeśli chodzi o mod na cheaty, to ja tutaj wracam do moich starych pieniążków. Dobra, to chyba jak zaczynałem było coś około 500. Także okej. Okay. Zależało mi tylko i wyłącznie tutaj na klubie, a wszystkie inne opcje, które tutaj możemy sobie ustawić, to już możecie zobaczyć właśnie w opisie tego moda u mnie w filmiku. Ja chciałem tylko i wyłącznie mieć ten klub na maksa, dzięki czemu mam tutaj naprawdę przepotężny teraz ekwipunek, że mogę zmieścić dosłownie wszystko do tego ekwipunku i będzie naprawdę zarąbiście. Jak widzicie, mam tutaj 905 wody, a to dopiero co się tam pasek zaczął zapełniać, także naprawdę najsik. Dobra, zbierzmy tutaj nasze owocka. Proszę bardzo, zebrane. Wyrzucamy tutaj super ultra speedem. Jak najbardziej. Dobra, tutaj są jakieś slajmiki. Tak, tutaj są jakieś slajmiki, do których będę potrzebował tutaj, że tak powiem, doładować ich jedzeniem. Albo mogę to, jako że chcieliście, żebym te mody wprowadził, mogę to zawsze zrobić, żebym miał na maksa itemów. Czyli tutaj jest 10 tysięcy, jak kliknę, żeby mi odnowiło. I mogę im tutaj taki, że tak powiem, malutki zapasik jedzenia ogarnąć, żeby mieli na jakiś ten czas. I po czym to skasować, bo tu wiecie, tutaj póki co nie mam dla nich żadnego jedzonka, które by tutaj rosło. Także to jest... A nie, jednak jest tutaj, czekajcie, coś mi się powaliło, że tutaj silos miałem. Bo miałem chyba tutaj silos i go usunąłem. No nieważne, grunże są nakarmione slajmiki. A nakarmione slajmiki to szczęśliwe slajmiki. Tego się trzymajmy i będzie naprawdę zarąbiście. O! Dobra, tu mam jeszcze zablokowane. Okej, okay, mógłbym to w sumie zaraz sobie odblokować na tym modzie, ale za bardzo nie chcę przeginać. Chcę, żeby jeszcze ta seria potrwała, jednak to wszystko zależy od was, czy będziecie tutaj lajkowali te odcinki właśnie z tej oto serii. Dobra, skoro tutaj mamy wszystko zrobione, czy ja już byłem w The Wild, czy nie byłem, bo już mi się wszystko prąbało, bo jak powiem wam, że na live jak testowałem tego moda, to... Dosłownie, jak miałem 14 dzień w Slime Rancher, to już miałem grę ukończoną i miałem wszystko zrobione na tym modzie. A co najlepsze, od dnia 8 musiałem i tak te dni przewijać, żeby mi się końcowa cutscenka odpaliła. Także no, jak widzicie, naprawdę można tutaj ostro przykozaczyć. Ale jest z tego, co tam zobaczyłem, to jeszcze The Wilds nie mam. Także możemy sobie tutaj, że tak powiem, robić deale. Póki co wezmę tutaj Boba, któremu nie dam nic, bo zależy mi tutaj na innym koledze, który ma The Wilds tutaj pod sobą. Star Mail, czy on w ogóle coś do mnie pisał? Moshi Miles coś pisała, co najlepsze jest. Ogden pisał, ale jakoś tak dealować nie chciał. No cóż, może innym razem zadealujemy i będzie naprawdę mega w porządku. Dobra, słuchajcie, muszę tutaj małe rozeznanie sobie w terenie zrobić, bo naprawdę jak tutaj mam teraz aktualnie 3 save'y w Slime Rancher. Wiecie, to jeden na live'a, to drugi w międzyczasie był na pokazanie moda. Tutaj jest ten, jeszcze mam tego z drugiego sezonu, to nawet jeszcze więcej tych save'ów jest. To się zastanawiałem, czy mam tutaj maszynki, ale tych maszynek tutaj nie mam. Także już powiem wam, że się pogubiłem. Już się pogubiłem w moich save'ach. Jest tego za dużo. Dlatego muszę tutaj sobie troszeczkę pobiegać. Bo naprawdę troszkę hardkorowe rzeczy się dzieją. Co ciekawe, tutaj mi drony latają. Także w sumie, znaczy no, ciekawe, fajnie, że one latają tutaj. Okej, okay, dobra, chodźmy do laboratorium. Ja pierdzielę, jaki mam nieogar przez to, że mam parę save'ów, naprawdę. Myślę, że coś gdzieś jest, a tego tam nie ma, no nie? Dobra, gdzie te teleporty mnie tutaj wrzucają? Świetnie, na pustynię, dobra, z tego co pamiętam, tutaj na pustyni chodziły mi maszynki.
Tylko one już z tego co widzę, to mi tutaj zeszły. Mam tutaj, jak widzicie, te niezebrane buzwaksy. Sobie zbierzemy, żeby tutaj nie wisiały. O, jeden slime fossil był, ok. Dobra, to zabieram. Będę musiał ten teleport później w inne miejsce dać, zdecydowanie w inne miejsce. W tym moim sejwie live'owym sobie naprawdę fajną miejscowo ogarnąłem, ale zrobimy lepszą, dokładnie tak. Dobra, tutaj nic. A ten nie teleport prowadzi tutaj do tej krainki. Okej. Dobra, niech on mi tutaj wyrzuci swój drop. Już są podkręcone maszynki, nie wiem czy w sumie podkręcałem tutaj na sejwie. Chyba podkręcałem, także okej. Także tutaj raczej nic nie ruszałem, tylko po prostu mi będzie wyrzucało 50 sztuk około. To możemy sobie zebrać do końca, jeśli maszynkę zepsuję, będę miał za to. Znaczy no, dzięki temu fajny zapas tutaj itemków. Tabi, idź sobie Tabi, nie przeszkadzaj. Ja tu grzecznie zbieram. Słuchaj, dropa z mojej maszynki. Proszę pójść. No masz i się wraz, kurczę, przyczepił. Dobra. Z tego co orientuję, ta maszynka to nie jest ta najlepsza. To ona chyba powinna być na 5 użyć. Maksymalnie na 5 użyć. Albo na 3. 3 albo 5. Coś takiego. Także zaraz powinna już właśnie zniknąć. Świetnie. Dobra, bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy tylko, czy mam jeszcze jakieś maszynki. Nie mam zaawansowanego drilla do postawienia. Ale drille to latają sobie w terenie Indigo, do którego jeszcze nie mam teleporta. Ale to raczej easy peasy sprawa, którą idzie naprawdę szybko, tak powiem, załatwić. Pytanie, jak to tutaj wygląda. Nie mam pieniędzy. A mam jakieś teleporty? Nie mam. Refinery Link będzie mi ultra potrzebny. Jeśli będę chciał się bawić w te maszynki w jakichś tak miejscach, gdzie nie mam teleportów, co nie? Tutaj mogę dwa teleportery, tylko brakuje... Znaczy no, jeden teleporter, tylko brakuje mi gold plort. Sorry, jest późno, także mogę się dosyć... Nieważne. Nieważne, Market Link. To Market Link to tak jeszcze, tak średnio najeżdża. Tutaj trochę tych plortów jest. Aha, bo tutaj pink slime mam, no dobra. Zapomniałem o was. Sorry. A, myślałem, że tutaj silo stoi. Naprawdę, widzicie? Parę save'ów i człowiek się gubi. Masakra, naprawdę masakra. Ale już na tym save'ie live'owym już raczej grać nie będę. Także sobie tutaj tego save'ika ogarnę. Tamten był w sumie do przetestowania, że tak powiem, moda na maksa. Przyszedłem sobie grę szybciutko. I już możemy tutaj wracać i się nie przejmować niczym. Pah, locked jeszcze tutaj jest. Ja pierdziule. Naprawdę, czuję się jakbym, nie wiem, jakbym kolejnego save'a rozpoczął i miał tutaj mega nieogar albo na czyimś save'ie grał. Tak się czuję naprawdę teraz, jakbym na czyimś save'ie grał, a nie na swoim. No śmiesznie. Dosyć śmiesznie, także dobra. Wciągnijmy sobie, że tak powiem, tutaj plorty. Bo zaczynam gubić plorty. To nic. Zaraz je zbiorę. Big nice. Okejas. Stop. Dziękuję. Gitarkę. Zaraz to sprzedamy. Tak, tym razem sprzedamy plorty. Gdyż... Albo nie. Sprzedamy plorty z tamtej zakrody. Tam z silosa sobie wezmę. A te po prostu wrzucę, bo one są takie... Trochę mi tutaj bardziej potrzebne od innych plortów w laboratorium. Dlatego one są tutaj między innymi. A tamto sobie sprzedam, żeby były pieniążki, to sobie odblokujemy te pody, żeby już je zbierać. A oprócz podów przydałoby nam się odblokować grotę oraz oprócz groty... ten terenik z wodospadem. Tak. Z wodospadem, który raz nazwałem fontanną. pamiętam. Takie rzeczy czasami u mnie się dzieją, jak nagrywam dosyć późno odcinki. Dobra, jeszcze miodowe plorty. Potem zostaną mi tylko tamte różowe, ale to jak widzicie szybko idzie załatwić. Z modyfikacją nam ultra dużo itemów, że tak powiem, złapanych naraz. Dobra, o, już tutaj chaos się zaczął dziać, wszystko zaczęło latać, halo. Dobra, czysta, dwa plorty są, gitarka. No a to,
Szybka wyrzutka, to dosyć szybko trwa. Będzie gitarka. A słuchajcie, że tak powiem, w tym momencie, jak w sumie tutaj plorty wyrzucam, jeśli nie macie Slime Rancher jeszcze, nie udało wam się załapać, że tak powiem, na slime, które były jakieś czas temu za darmo, gdzie informowałem, i bardzo byście chcieli sobie w takie slime pograć, kupić, to polecam wam zakup oczywiście na g2.com, tutaj na dole macie kod rabatowy Vertes, który polecam użyć, bo dzięki temu na wasze konto wróci 3% właśnie ceny właśnie slimików, bądź każdej innej gry, jaką tam kupicie, użyjecie tego kodu. Także polecam, bo hajsy wracają. Dobra. No trochę późno powiedziałem w tym odcinku, ale grunt, że powiedziałem, żebyście mieli tutaj information. Dokładnie tak. Tak mi się jakoś przypomniałem, jak tak zaczęliśmy tutaj rozmawiać o tym, o tych plortach, o sprzedawaniu, o kupowaniu różnych rzeczy i tak, kupowanie? G2? O właśnie. Także luźno. Fontanna. Super. Dobra. Jeszcze tutaj te plorty, co prawda jest ich mało, bo jak widzicie, trochę bieda u nich tutaj, jeśli chodzi o, ty, o to. Wiecie co, może ja tutaj przyczytuję troszeczkę mint mango. Wow, bez przesady. Proszę państwa. Bardzo. Macie tutaj? O, nie macie dojarki. Dojarki. Nieważne. Wciągnijmy plort. Okej, 30 plortów i 30 tabi. Idealnie. Dobra. A tu smacznego wam życzę, proszę bardzo, jedźcie sobie. Ja tutaj oddam to, co tutaj mam. Gitarka. Dobra, teraz polećmy po parę plortów. Właśnie silosa sprzedamy i będzie git. Good. To wiecie co, wyciągnę wszystko. Sprzedamy naraz, bo tutaj w sumie kolekcjonuję do silosa, żeby właśnie to sprzedawać. Także jakbyś sprzedawać to naraz i sobie zrobimy, wiecie, nowy dzień. Jak to wciąga. Zrobimy sobie nowy dzień, żeby w międzyczasie nam się cenniki nie zmieniły. Bo to byłoby troszeczkę smutne. Także bierzemy plorciki jak najbardziej. Właśnie, w kolejnym odcinku planuję wyrzucić wszystkie slajmy, jakie mamy. Bo sobie zrobiłem rozpiskę... Aha, okej, okay, powrzucałeś, świetnie. Zrobiłem sobie rozpiskę slajmów. I... Które jedzą, wiecie, owoce, które jedzą warzywa, które jedzą mięso. I w sumie tak mi śmiesznie wyszło, bo chyba po 3 slajmy jest właśnie z każdej tej kategorii, że... 3 jedzą owoce, 3 jedzą mięso, a 3 jedzą... wege. No, warzywa. 3 albo 4. Po tyle slajmów właśnie jest do tych kategorii. Także śmiesznie. I taka sama ilość jeszcze jest takich innych slajmów, które jedzą inne rzeczy. Na przykład pink slajmy, które jedzą wszystko. Saber slajmy. Były tam... No, generalnie, że są inne. Czy sabery jedzą mięso? Nie wiem, w sumie, co one oryginalnie jedzą. Aha, teraz nie mogę sprawdzić. A no, nieważne, ale sobie zrobiłem taką rozpiskę. I sobie porobimy tutaj slajmy, że tak powiem, na przykład tutaj tylko owocowe. W grocie na przykład mięsne. Tam tylko wege. W laboratorium to wiadomo, co tam jest, co będzie tam najbardziej potrzebne, to tam damy. Dobra, śpi do rana. Aczkolwiek myślę, żeby mięsne po prostu tak czy siak skrosować z jakimiś po prostu slajmami, które jedzą na przykład owoce, żeby było prościej je nakarmić, że tak powiem. Dobra, wszystkie CD poszły w górę? Nie wszystkie. No trudno się mówi. Sprzedajmy boomplorty, ważne, że poszły w górę. Także ostra sprzedawajka. Radplorty też poszły w górę, które są następne, także mega spoko. Proszę bardzo, sprzedajemy. Miodowe poszły w dół. To jest lipa, ale to nic. Dalej to jest 62 za sztukę, także jest naprawdę kozak. A tego mamy dużo, także sprzedajemy. Później zostaną rockplorty, które są jak zwykle taniuśkie. Tego nikt nie potrzebuje praktycznie, jak pinkplortów, które chodzą za 15, ale to nic. Sprzedamy i ważne, że parę 10 tysięcy z tego będzie właśnie wyciągnięte. Nice, dobra, 37 tysięcy, spoko, naprawdę spoko. Tutaj nam się treasure cracker odblokował.
Pewnie za niedługo nam się kolejna odblokuje. Także krakera mamy. Możemy sobie otwierać podziaszki. A ja teraz sobie odblokuję, że tak powiem. Ten grotę. Proszę bardzo, grotto. Tylko 1000 kosztowało? 1700? Okej, okay, myślałem, że to jest około 6000. Tak samo jak tutaj było wcześniej, ale to już ceny nie zobaczymy. No cóż, może dzięki temu. Dzięki temu, że mamy klub, może staniej. Byłoby spoko. Chyba, że po prostu mi się wydaje, że to było 6000, bo kiedyś tam grałem na tych modach, które miały dziwne odblokowania. O, to jest 5000 na przykład. Ale okej. Okay. Doki są spoko. Kaczuszka jest od razu na dzień dobry. Ej, nice. Nice. Tutaj wystarczy teraz paddle slime zebrać i one będą nam tutaj świetnie flirtowały. Także dobra, słuchajcie, na dzisiaj, na teraz właśnie z tymi slime rancherami, z modami napojone, sobie zakończymy. Także pamiętajcie, jeśli będzie dużo tutaj łapeczek w górę do tego odcinka. Mówiłem, że zaraz kolejny treasure character nam tutaj załapie. Także jeśli będzie dużo łapeczek w górę, to jeszcze dzisiaj Party Gordo wlecą na kanał. Obstawiałbym może nie godzinę 15, ale tak bardziej 18, że byłby odcinek. Także o takiej godzinie możecie się tak wstępnie spodziewać. Slajmiku. A tutaj on ma tą. Trzeba nawodnić. Wiem, że one tutaj mają naprawdę dużo. Ale to nic, dobra. Treasure Crocker, zaraz nam też fioletowy wpadnie. To sobie kupimy. Także dobra, teraz kończę. Dzięki za oglądanie, dzięki za łapeczki w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że za niedługo. Żółwiczek, pozdrawiam wszystkich. Na razie, cześć. Hej, hej.